Dzisiejszy dzień w Pradze, moi drodzy, zaczniemy od romantycznej wyprawy łódeczką. Zapraszam. Łódeczka. Lecimy. Hello, hello. Gato, to znaleźliśmy się na naszej wymarzonej podróży łódeczką, romantycznej. Także myślimy, że to jest obowiązkowy punkt, jeżeli chodzi o bycie w Pradze. Zaraz pokażemy wam kilka widoczków z tej przepięknej wyprawy, mam nadzieję. Także zapraszam was do obejrzenia. My będziemy się rozkoszować. I w cenie macie wypieczone piwko, kawkę, ciastko. Więc spoczko. Nie jest też jakieś drogie, bo zapłaciliśmy łącznie... Ile? 680 koron, więc całkiem przyjemnie, a później jeszcze można pozwiedzać muzeum, co też wam za chwilę pokażemy. Dokładnie, bo ważne jest to, że jak bierzecie taki bilet jak my, to możecie przepłynąć właśnie taką łódką, a dodatkowo macie jeszcze wstęp do muzeum, więc to jest bardzo ciekawa opcja. Romantyczne, bo łódka zawsze jest romantyczna, a to płyną bardzo fajnie z taka w starym stylu. No, starym stylu, tylko uważajcie jak się dacie, bo ławeczki nie są przymocowane, ja już się prawie wyrżnąłem, także... Uważaj. A teraz dobra, parę widoczków. Czujesz, że masz coś robić? Nie, zapraszam was do obejrzenia. Tak. No i co, popływane, nie? No. Fajnie było? Bardzo fajnie. To teraz idziemy zobaczyć muzeum. Tak. To! Chyba zjem sobie pierniczkę. Zjedz sobie pierniczka, Tomsa. Dostajecie pierniczka, dostajecie słuchawki, nie skul candy, ale zawsze możecie trochę historii posłuchać. Tak, więc uważam, że warto. Także oglądacie, wiecie o czym słuchacie, co to jest przed wami. I macie jeszcze małe co nieco dla głodoworków. Tak jest. Trochę tutaj lubili się wyżywać na ludziach. Tak samo jak zrzucali mostów z ludzi. Mosty z ludzi, no. Ludzi z mostów. Iluminaci. Iluminaci są wszędzie. Jesteśmy właśnie w drogę na praskie Hradczany. Także jesteśmy w sumie już prawie obok tego wszystkiego. Tak, i jest to naprawdę pięknie. Generalnie, żeby pokazać wam Pragę, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie. To jest jeden wielki, piękny, architektoniczny zabytek. Tak, tak naprawdę gdziekolwiek pójdziecie, widzicie coś ładnego i po prostu nie dacie rady zobaczyć chyba wszystkiego. My mamy taki niedosyt, bo w sumie został nam jeden dzień jutro. No i tak jak Daniel powiedział, cała Praga tak naprawdę jest zabytkiem. Tak, więc zachęcamy, nie wiem czy uda nam się to przedstawić na filmie, ale zachęcamy was, żeby tu przyjechać. Nawet na 3 dni, tak jak my, a jak się uda to dłużej, bo tutaj można naprawdę cały czas chodzić, zwiedzać i robić zdjęcia. My postaramy się pokazać wam jak najwięcej, także w sumie bardziej zachęcić do tego, żebyście odwiedzili Pragę, bo no my jesteśmy zachwyceni tym. Tak, jesteśmy zachwyceni i myślę, że jeszcze tu wrócimy. Ale czas pokaże, a teraz zobaczcie w jakim miejscu natchnięto nas do tego, żeby was... poinformować. Zobaczcie. Tam wszędzie dachy widać. Piękne dachy. Zwykłe dachy, ale są piękne. Tchnęło nas, a nie natchnięto. No, tchnęło nas. Tchnęło nas. Dobra, idziemy dalej, co? No, no i musicie się naprawdę uzbroić w... Chciałem być w kondycję, po prostu kondycję. W dobre buty. No tak, dobre buty, bo ja wczoraj ubrałem takie eleganckie, chciałem być piękny w pięknej Pradze i pożałowałem, bo mi giry bolały. Także trampeczki, aczkolwiek bardziej adidasy, żebyście... No i lepiej adidaski jakieś, no. No i przygotujcie się, na przykład tutaj droga z Mostu Korony na Hradczany jest... Cały czas pod górkę. Taka. Tak, więc kondycyjnie się przygotować, chodzić dużo na spacerki. No weźcie na pewno samą wodę, żebyście nie umarli z czego? Z pragnienia. No. Dobra, to co, na razie chyba tyle, lecimy dalej. Tak, a jeszcze im pokażę, gdzie pójdziemy później, na tą wieżę Eiffla, o której wam mówiliśmy. No niech patrzą. Tamo. Tamo. Jest wieża, na którą chcemy powędrować.
Cześć i czołem. Tak. Ahoj. Ahoj. Także dotarliśmy na zamek na Hradczanach. Nie wiem, czy go widać. Czekajcie, pokażę wam go tak. Ale robi wrażenie. Nawet aż kamera opadła. No generalnie trzeba tu przyjść, żeby to dostrzec, ale to, jak oni go wyrzeźbili, no, to jest po prostu niesamowite. Powiem wam, że zdjęcie nie odda tego, co tu widzicie. Także zachęcamy serdecznie. No, to jest najpiękniejszy zamek, jeżeli chodzi o wszystkie zamki z tego terenu Czech. On jest takim gotyckim, myślę, że neogotyckim klimacie. Dokładnie. Jeżeli wchodzicie na teren zamku w Hradczanach, to jak widzicie, za mną są bramki, więc nie noście pistoletów, noży i innych takich, bo was nie wpuszczą. Także w ten sposób wyglądał właśnie kolejny nasz dzień w tej wspaniałej Pradze. Tak. Dzisiaj zwiedzaliśmy przede wszystkim architekturę Pragi, czyli m.in. Hradczany i wieżę Petrińską. Petrińską. Właśnie. Jakoś tak. Zaczęliśmy nasz dzień, tak jak widzieliście, od romantycznej wyprawy w, co prawda, replice, ale starej łódki, co bardzo wam też polecamy. Później udaliśmy się przez most Karola, czy najsłynniejszy most Karola, który no jest piękny, ale jest bardzo zatłoczony, więc ciężko było tam cokolwiek nagrać. Powiem wam w ogóle, z moich odczuć wynika to, że Praga jest strasznie zatłoczonym miejscem przez turystów, aczkolwiek jest przepiękna. Ja się zakochałam w tym miejscu. No ja też. I cofam to, co mówiłem wczoraj. Wygląda jak Szczecin, jeżeli chodzi o dworzec, ale później jest po prostu przepięknie. No nie, nawet nie uda nam się oddać piękna tego miasta, bo byśmy musieli nagrywać cały dzień. Wszystko to, co widzimy, jest po prostu piękne. Tak, powiem wam szczerze, że musimy się ograniczać i ciężko nam to przychodzi, bo chcemy robić wszędzie zdjęcia, a mówimy, Boże, może nie przesadzajmy, ale naprawdę jest gdzie. Po prostu jak lubicie fotografować, nagrywać filmy, cokolwiek, to jest piękne miejsce do tego. Jeżeli chodzi o Hradczany, tak jak mówiliśmy, przyda się kondycja, bo zaraz za mostem Karola zaczyna się robić tak. Albo idziecie, tak. Idziecie ciągle pod górkę. Nie, no bez przesady. Sam zamek nie trzeba płacić, żeby pozwiedzać dookoła. Żeby już wejść, trzeba zapłacić, ale to wam zrobimy później w podsumowaniu, jak to wygląda. Nie udało nam się dojść na Złote Alejki, bo tak jak mówiliśmy, najlepiej tam przyjść wieczorem lub z samego rana, żeby po prostu cokolwiek zobaczyć, bo jest tam tyle ludzi i tyle... Dokładnie, ale sami rozumiecie, że jeżeli chcecie coś zobaczyć, to nie ma sensu pchać się w zatłoczone miejsce, no bo to nie ma przyjemności z oglądania tego miejsca, no i nie zrobić żadnych zdjęć, nic po prostu. Postanowiliśmy nie pchać się właśnie w to miejsce, udaliśmy się na wieżę, którą widzieliście przed chwilą. Wieża, super miejsce, chociaż mi się bardziej podobało w połowie, tam gdzie widzieliście, bo nie było to otoczone tym szkłem całym. Na samej górze już to jest oszklone i trochę gorszy efekt jak dla mnie, ale i tak warto się przejść. Bardzo fajnie, to trzeba przyznać. Tak, w połowie już można zawrócić, ale nie warto. Trzeba wejść na górę. Nie nagrywamy dalej, dookoła samej wieży znajduje się jeszcze jakieś obserwatorium. Labirynt jakiś mały, coś takiego. Tak, boisko, widzieliśmy stadion, tu się znajduje na samej górze, więc też ciekawe miejsce. Sama wieża jest w końcu najwyższym punktem w Pradze, więc ciekawie. Ale są też drogi, widziałem, samochodami dojeżdżają. Naprawdę, ale sam fakt, żeby w ogóle dotrzeć tutaj, już nie mówię na samą wieżę, żeby się wspiąć, ale w ogóle, żeby tutaj przyjść w to miejsce, to trzeba naprawdę troszeczkę się nachodzić. Aczkolwiek jest to przyjemne. Przyjemne zmęczenie, warto. Tak. Tylko tak jak mówię, bajcie, trzeba mieć odrobinę kondycji. Tak. No ja tak jak mówię, w dniu dzisiejszym to już raczej wszystko. My raczymy się pierwszą kawą niestety dopiero o godzinie 18 w tym dniu, bo nie zdążyliśmy wcześniej się napić. Wiecie co, bo to jest tak, że macie do wyboru albo skoczyć na kawę, albo... A może zrobimy to potem? Bo jest jeszcze wiele miejsc do zobaczenia, więc szkoda wam czasu. Tak, mamy tylko 3 dni, to już jest drugi. Jutro ostatni dzień w Pradze, więc chcemy zobaczyć jak najwięcej. Chociaż myślę, że jeszcze tu wrócimy. Tak, bo... Wiecie co, takie najważniejsze zabytki daliśmy radę już zobaczyć, ale jeśli chodzi o to, co chcielibyśmy zobaczyć, to wiadomo, nie da się w te 3 dni. To jest taka Praga w pigułce dla nas. Dokładnie. A sama Praga, słuchajcie, wychodzicie na ulicę i jest przepiękna. A też nie chcemy pokazać wam wszystkiego, żebyście mieli to sami oglądać na przyszłość. Tak, to jest takie zachęcenie was, żebyście poczytali o Pradze, bądź też wybrali się, bo naprawdę zachęcamy. To my w takim razie popijamy kawkę, zajadamy ciasteczko
i żegnamy się z wami. Żegnamy się z wami i w takim razie do jutra. Do jutra. Hej. Thank you.